Cześć wszystkim! Temat dzisiejszego odcinka to szczotkowanie zębów psa, jak się do tego zabrać, jak nie zniechęcić pupila na starcie i dlaczego jest to takie ważne. Mam na imię Natalia, a na tym kanale zajmujemy się psią pielęgnacją z kosmetykami Nuka oraz wszystkim, co związane z posiadaniem czworonoga. Zaczynamy! Przypominam, że na końcu każdego odcinka na tym kanale wrzucam kilka zdjęć piesków z Jamrozowizny, czyli ze schroniska, w którym jestem wolontariuszką. Aktualnie potrzebuję bardzo pilnie domu dla 3 piesków, które niestety, ale będą musiały zostać przeniesione ze schroniska do obcego schroniska, gdzie nie znają nikogo i gdzie wszystkie ich postępy behawioralne, które poczyniły z wolontariuszami tutaj, zostaną zaniechane i po prostu pieski cofną się do poprzedniego stanu rzeczy, cofną swoje zaufanie. Także bardzo, bardzo Was proszę, poświęćcie dosłownie kilka sekund tego materiału, żeby przyjrzeć się tym pieskom, a nóż któryś przypadnie Wam do gustu, Wam bądź Waszym znajomym i będziecie w stanie zapełnić mu dom. Bardzo przepraszam za to odstąpienie od tematu, ale życie psów w schronisku jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i staram się pomóc im tak, jak tylko mogę. A teraz już przechodzimy do tematu, czyli do naszej pasty do zębów Nuka. Po co właściwie szczotkować psu zęby? Otóż prawidłowa higiena jamy ustnej psa jest tak samo ważna, jak jego codzienne spacery, pielęgnacja, czesanie czy prawidłowe żywienie. Zęby naszego pupila należy czyścić regularnie, produktem do tego przeznaczonym. Pamiętajcie, żeby nie używać do tego pasty do zębów dla nas, dla ludzi, ponieważ totalnie różni się składem i pH od pasty dla psa. Nie jest dla nich bezpieczna, może skończyć się zatruciem pokarmowym bądź podrażnieniem śluzówki, więc oszczędźmy tego sobie i psiakowi i używajmy do mycia zębów odpowiednich, przeznaczonych do tego produktów. Resztki pokarmowe oraz bakterie cyklicznie osadzają się w jamie ustnej psa, pozostają na koronach zębów, na dziąsłach między zębami, powodując ubytki, stany zapalne, kamień nazębny, a nawet paradontozę. A wszystko zaczyna się od miękkiego osadu nazębnego, który, szczotkując regularnie zęby pupila, możemy z łatwością zmyć. Poprzez odpowiednią higienę jamy ustnej możemy również zapobiec powstawaniu próchnicy, no i przede wszystkim oszczędzić sobie nieprzyjemnego dla nas zapachu z pyszczka pieska, co znacznie ułatwi nam zabawę, przytulanie i spędzanie czasu z naszym pupilem. Przechodzimy do tego, co czyni właśnie tę pastę Nuka bezpieczną, naturalną, ale skuteczną. Teraz przeczytam Wam po kolei, co dokładnie znajduje się w tym produkcie, żebyście mieli pewność, że wszystkie te składniki są po coś, są bezpieczne i nie ma tutaj nic, co byłoby zbędne lub szkodliwe. Na pierwszym miejscu w składzie mamy masło shea, czyli działanie nawilżające, zabezpieczające i lekko okluzyjne. Dalej olej kokosowy. Również działanie nawilżające, przeciwzapalne, ale również ma on jeszcze takie większe zastosowanie niż masło shea w przypadku zębów zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, ponieważ działa wybielająco i zapobiega powstawaniu próchnicy. Trzeci składnik to węglan wapnia. Jest to bardzo istotny składnik w paście do zębów, ponieważ to właśnie on pozbywa się tej niechcianej płytki nazębnej i zapobiega tworzeniu się nowej. Olej konopny. Jest to olej posiadający bardzo wiele witamin i różnych wartości. Jeśli chodzi o jego główne zalety względem tego produktu, to ma on działanie przeciwzapalne, ale też bardzo dobrze działa na układ odpornościowy i trawienny pieska. Kolejny składnik to gliceryna. Zapewnia nam nawilżenie i działanie okluzyjne. Kolejny składnik to witamina E. Jest to naturalny konserwant, więc dzięki tej witaminie w tym produkcie nie musi być żadnych innych sztucznych konserwantów, ale też łagodzi ona podrażnienia i regeneruje. No i zostały nam nasze ekstrakty z szałwii, mięty i tymianku. Odpowiadają one za działanie antyseptyczne, antybakteryjne, przeciwzapalne,
ale również odświeżają oddech naszego pupila. I to już koniec tego krótkiego, treściwego składu. Dzięki temu, że pasta nie zawiera żadnych sztucznych konserwantów ani zbędnych dodatków, jest w pełni bezpieczna dla pupila i piesek może ją swobodnie polizać, połknąć, a nawet zjeść. Oczywiście, jeśli nie zje całego słoiczka. Przechodzimy do stosowania. Pasta jest zamknięta w szklanym słoiczku, wystarczy ją odkręcić. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest to takie mięciutkie, bardzo delikatne masełko, które z łatwością możemy nawrać szczoteczką bądź też palcem, w zależności czym myjemy pieskowi zęby. Zapach jest piękny, przyjemny, delikatny, przede wszystkim nie drażni pupila. Do szczotkowania zębów, tak jak już wspominałam, możemy stosować zarówno szczoteczkę. Pamiętajmy jednak, żeby wybierać te szczoteczki, które posiadają mięciutkie włosie, ponieważ twardym możemy podrażnić dziąsła pupila. A jeśli nie chcemy używać szczoteczki, możemy wybrać do tego zwykły, tradycyjny gazik, który po prostu nawiniemy na palec, nabierzemy produkt i możemy dokładnie również wyczyścić zęby i dziąsła naszego pupila. I przechodzimy do krótkiego instruktażu, w którym mała, słodka Lucy pokaże Wam wszystkim, jak wzorowo myć ząbki. Potrzebne nam będą pasta do zębów Nuka i szczoteczka z miękkim włosiem bądź gazik. Na początek dajemy psu zapoznać się zarówno z pastą, jak i ze szczoteczką, tak żeby mógł je powąchać, polizać i zobaczyć, że to nic złego. Jak widzicie, Lucy pasta Nuka bardzo smakuje, co znacznie ułatwia proces mycia. Odkrywamy ząbki pieska i dokładnie, ale delikatnie, okrężnymi ruchami myjemy zęby. Całość powinna trwać około 30 sekund, żeby nie zmęczyć psa i być powtarzana codziennie lub przynajmniej co 2-3 dni. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakiekolwiek problemy ze szczotkowaniem zębów psa, bądź jakiekolwiek pytanie odnośnie tematu, piszcie śmiało, ja naprawdę bardzo chętnie Wam pomogę. Mam nadzieję, że daliście już Lucy łapkę w górę. Jeśli jednak tego nie zrobiliście, to nic straconego, możecie jeszcze to nadrobić. My będziemy Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczne. Zachęcam również do obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie moje maluchy dzielą się tipami zarówno odnośnie psiej pielęgnacji, jak i ciężkich zmagań życia codziennego. A tymczasem życzymy Wam miłego dnia i do zobaczenia!